Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w sobotni, powiedzmy, poranek. Teraz już jestem zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że to jest przemiłe uczucie, bo na YouTubie, kiedy sobie planuję takiego live'a, mogę obserwować, ile osób już czeka na żywo i to było takie mega miłe widzieć, że ktoś już czekał, zanim ja się połączyłam. Także mam wrażenie, że dzisiaj jest chyba całkiem spoko światło, mamy piękny dzień, jest słonecznie, jest cudownie. Ja oczywiście będę sobie trochę gadać na rozgrzewkę, dlatego że czekamy, aż więcej osób ewentualnie się z nami połączy. Tych, które planowały dołączyć, jak i tych, które spontanicznie stwierdzą, że to jest dobra opcja na sobotę. W każdym razie, słuchajcie, ja będę zawsze powtarzać, jak robię te live cookingi, że po prostu robienie tego na dwa fronty, instagramowo-youtubowe, jest super dziwne. Ja cały czas widzę siebie w dwóch miejscach pod różnym kątem. Także trzymajmy kciuki, że jakoś ogarnę temat. Pomyślałam, że Wam powiem na początku, że ja po prostu uwielbiam gotować i nie znam się na tym. Gotuję od lat, odkąd wyjechałam na studia i jakby musiałam sobie gotować. Natomiast nigdy się w tej dziedzinie nie szkoliłam. Jestem takim typowym domową kucharką i lubię się dzielić moimi przepisami, dlatego że kocham gotowanie. Jest to dla mnie taka bardzo ważna część relaksacji codziennej. To raz. A dwa, ja gotuję naprawdę bardzo prosto i chciałabym też może w innych osobach zaszczepić taką myśl, że każdy może gotować, że to nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności, żadnego przygotowania i przede wszystkim wydaje mi się, że w wielu przypadkach też nie wymaga podążenia za przepisem. Ja nie jestem jakoś sensorycznie wrażliwa, żebym po prostu była wirtuozką smaku, a jednak przez lata naprawdę każdy z nas jest w stanie nabrać praktyki. Każdy jest w stanie nauczyć się swojego smaku, szczególnie jeżeli gotujecie dla siebie, to chyba wiecie, co Wam smakuje i operowanie najprostszymi przyprawami po prostu intuicyjnie myślę, że prawie u każdego się sprawdzi. Chociaż wiem, że jest milion osób, które powiedzą, że Wy nie umiecie gotować, że Wam to nigdy nie wychodzi. No rzeczywiście, no czasami nie ma co, jak to się mówi, kopać się z koniem i robić czegoś na siłę. Jeżeli tego nie lubicie, to już jest moim zdaniem pierwsze no-no, żeby w ogóle nie wchodzić w to. Tak, także właśnie są równo osoby, które nie lubią i jakby też nie ma się co zmuszać. Natomiast jeżeli lubicie, to próbujcie. U mnie nie ma przepisu, u mnie nie ma proporcji. Nie robię, wiecie, tortów weselnych, więc za wiele złego nie może się wydarzyć. Oczywiście zdarza mi się inspirować przepisami. Bardzo często to robię, kocham przeglądać przepisy, książki kucharskie, ale zazwyczaj to, co się dzieje, to jest totalna improwizacja. Poprzedni live cooking to były crumble i powiem Wam, ja byłam tak zachwycona tym przepisem. Mimo że mniej więcej sobie podpatrzyłam inne przepisy, to nadal robiłam to mocno na spontanie. To było pyszne, więc jeżeli macie ochotę na coś fajnego, słodkiego, na dobry deser z sezonowymi owocami, to leźcie sobie do tego poprzedniego live'a, bo to jest, wydaje mi się, super sprawa. Jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że jeżeli macie ochotę przygotować razem ze mną twarożek ze słonecznika, to możecie na speedzie zrobić to w taki sposób, że zalejcie teraz wrzątkiem nasiona, boże, to się nazywa tak, nasiona słonecznika, nie wiem, pół szklanki załóżmy, i tak nie będziemy działać na proporcjach. Także zalejcie sobie wrzątkiem, jeżeli macie ochotę porobić ze mną. Ale zanim przejdziemy do gotowania, jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Dzisiejszy live cooking po raz kolejny jest pod patronatem marki BookBeat. Jest to aplikacja do słuchania audiobooków i nie wiem jak Wy, ale ja kiedy gotuję, zawsze słucham czegoś w tle. Nigdy nie jest to nic z wideo, nie jest to film, nie jest to serial, nie jest to film na YouTubie, bo jednak ta podzielność uwagi jest mocno ograniczona. Natomiast fajnie, jeżeli coś leci w tle. I u mnie jest to zazwyczaj podcast albo audiobook. I powiem Wam, że często też dostaję pytania właśnie o to, nie wiem, skąd czerpię wiedzę, jak przygotowuję się do podcastów na tak różne tematy. I powiem Wam, że ja po prostu cały czas otaczam się różnymi treściami edukacyjnymi.
uwielbiam to, uwielbiam zgłębiać właśnie swoją wiedzę na przeróżne, przeróżne tematy i książki w wersji właśnie audio są moim zdaniem takim super rozwiązaniem, żeby się otaczać właśnie tymi wartościami, a jednocześnie możemy robić przy tym coś innego. Także ta wiedza sama wchodzi nam do głowy. Ja uwielbiam książki popularno-naukowe, uwielbiam książki w oryginale po angielsku. To też uważam jest fajna opcja na naukę języków. I po prostu czasami nawet, wiecie, sięgam po tematy, które już poniekąd znam, ale zawsze jednak nowy autor, nowa książka wnosi jakiś powiew świeżości, no a są to tematy, które mnie bardzo kręcą, typu psychologia, jakieś tematy związane właśnie ze zdrowiem psychicznym, tematy bardziej biznesowe, lifestyle'owe, duchowe. Jeśli chodzi o książki, które mogę Wam polecić, to ostatnio mówiłam Wam miesiąc temu o książce 5 AM Club, którą bardzo, bardzo polecam i jest dostępna na BookBeat, także słuchajcie, jeżeli nie macie ochoty jej czytać, bo ona jest strasznie gruba i dosyć ciągnie, bo ona jest fabularyzowana, mimo że jest taka mocno rozwojowa, to polecam Wam posłuchać sobie audiobooka. Ja obecnie słucham książki A Minute to Think. Jest to książka, której nie sądziłam, że jest mi tak bardzo potrzebna. Jest to książka o tym, jak ważne jest to, żeby każdego dnia poświęcać czas, jakby wręcz planować czas na tak zwaną white space, czyli na niezaplanowane chwile. Niby, wiecie, otacza mi się też jakby cały świat mindfulnessu, dbania o siebie, zwalniania, medytowania jest mi bliski, a nadal też jestem niestety ofiarą napiętego grafiku i tego, żeby mieć jak najwięcej atrakcji, a nie sądziłam, że tak bardzo potrzebuję posłuchać właśnie tej książki, więc polecam Wam serdecznie, to jest bardzo fajna narracja, właśnie A Minute to Think. I trzecia książka, którą zaczęłam słuchać, to jest książka autorstwa Roxane Gay i to jest książka A Bad Feminist, także z trzeciej strony też wydaje mi się, że to jest mega ważne, żeby w dzisiejszych czasach otaczać się takimi tematami społeczno, poniekąd politycznymi, szczególnie w kontekście zrozumienia różnych globalnych problemów. I to jest ta książka kobiety, która porusza tematy bycia kobietą w XXI wieku, jednocześnie bycia czarnoskórą kobietą. I sądzę, że szczególnie dla osób z na przykład z Europy, konkretnie z Polski, jest to bardzo ważny rodzaj literatury, bo dla nas pewnego rodzaju problemy związane z różnorodnością rasową są mało zrozumiane, bo Polska jednak jest krajem mocno białym i czasami pewne na przykład konflikty wydają nam się dosyć abstrakcyjne, a jest to zjawisko zakorzenione mocno na przykład w kulturze amerykańskiej, więc kwestia rasizmu i feminizmu i różnych niuansów wokół tych tematów jest moim zdaniem fascynująca. Książka jest super i jest też bardzo fajnie czytana. Także jeżeli macie ochotę, podsumowując, posłuchać audiobooków za darmo przez 30 dni, to lećcie na BookBeat i użyjcie kodu Karolina Live. W opisie na YouTubie jest link, tutaj będzie jak zapiszę live'a, także można sobie posłuchać. Dużo wersji językowych, fantastyczna oferta, zawsze znajdzie się coś fajnego, także to tyle, moi drodzy, słowem wstępu, aż mi zaschło w gardle, więc muszę się napić gorącej wody. Nie wiem, czy jesteście gotowi na gotowanie. W każdym razie mam nadzieję, że tutaj wszystko pięknie działa. Mam ostatnio jakieś takie dziwne awarie internetowe w moim routerze, jakby przestaje działać co pół godziny, ale mam nadzieję, że nas to absolutnie nie będzie dotyczyło. To po pierwsze. Po drugie, robimy dzisiaj, bo ja w końcu Wam nie powiedziałam, co my dzisiaj robimy. To jest w ogóle hit. Robimy dzisiaj pyrki z gzikiem. Co to znaczy? Myślę, że wiele osób kojarzy ten termin. Natomiast jest to, ja się śmieję, słynne danie w moim osobistym repertuarze, dlatego że jest to coś, co robię bardzo, bardzo, bardzo często. Jest to danie, które zawsze wychodzi, które nie wymaga żadnych umiejętności. Można przygotować wszystko wcześniej, przychodzą goście lub nie przychodzą goście, a Wy po prostu sobie je nakładacie na talerz i nic tam po prostu, tak jak powiedziałam, nie może nie wyjść. Pyrki z gzikiem są to ziemniaczki z twarożkiem i ze skwarkami. I teraz twist, czego się można po mnie było spodziewać. Jest to oczywiście wersja roślinna, czyli ziemniaki pozostają ziemniakami, chociaż jak byłam na Teneryfie na koniec minionego roku, to przygotowałam je z purpurowymi ziemniakami, które podpiekłam i myślę, że to był całkiem spory hit.
Będę też odpowiadała na Wasze pytania w międzyczasie, więc jakby spoko, 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 będzie na to przestrzeń, bo ten live myślę, że potrwa tak z godzinę. W każdym razie gzik, czyli twarożek, przygotujemy ze słonecznika, dlatego powiedziałam Wam, żeby ewentualnie tego słonecznika namoczyć. Mój był moczony w zimnej wodzie, ale przez całą noc i to jest moim zdaniem najfajniejsza opcja, też tak zdrowotnie na to patrząc. I będą do tego skwarki, a skwarki będą z tofu. Ja mam tofu wędzone, jeśli macie, to super, jak nie, to możecie zrobić następnym razem. Jadłam też kiedyś skwarki z, no można zrobić z tempechu, można zrobić z selera, ale jeśli chodzi o tworzenie takiego pełnowartościowego posiłku, to wydaje mi się, że tofu jest najlepszą opcją, a czy tempech też, ale po prostu ja lubię używać tofu, też jest najbardziej, najpowszechniej dostępne. Przemycę pytanko. Było pytanko, gdzie słucham podcastów. Podcastów słucham na iTunesie praktycznie zawsze, w aplikacji podcasty. Natomiast jaki mam rozmiar? Chyba S. Tak, to jest ten najmniejszy. One są dwa rozmiary. To jest chyba S-ka. Dobrze, chciałam Wam jeszcze tutaj, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu teraz dołącza i planuje z nami gotować, to chciałam powiedzieć, że ja popijam sobie matcha dzisiaj z rana. I śmieję się, że zrobiłam sobie bulletproof matcha, dlatego że dodałam do niej odrobinę mleka kokosowego, ponieważ nie mam żadnego mleka w domu. I taka kropla kokosowego, dużo wody daje nam w sumie normalne mleko, bo mleko kokosowe jest bardzo skondensowane. I mam nadzieję, że ta matcha mnie jakoś tutaj utrzyma w radości i rozbudzeniu. A szczególnie, że słuchajcie, dzisiaj spałam 10 godzin, nie wiem jakim cudem, jak to się stało. W ogóle też chciałabym się bardziej skupić na Waszych pytaniach niż na mojej jakiejś takiej prywatnej gadce. W każdym razie ja zacznę od tego, że jeżeli wymoczycie sobie ten słonecznik, tego słonecznika, to niech on się moczy, a w tym czasie kroimy sobie tofu na takie malutkie kosteczki. Ja Wam polecam, naprawdę zaraz Wam pokażę. Ja w ogóle lubię kroić rzeczy matematycznie, czyli robię pół, potem pół, potem pół. Moja ciocia mnie tego nauczyła w kontekście krojenia ciast, że najlepiej kroi się ciasta matematycznie, bo wtedy wszystkie kawałki są jednakowe i nie ma stresu, że czegoś nie starczy, wiadomo od razu ile będzie tego wszystkiego. Dobra, to odpowiadam sobie na pytania. Pierwsze pytanie tam jakieś było, czy mój naszyjnik jest złoty czy pozłacany. To jest pozłacany naszyjnik, ale powiem Wam, że on się strasznie odzłocił, się tak zesrebrzył, bym powiedziała. Więc nie wiem, czy jakby kolejna moja jakaś tam inwestycja biżuteryjna to nie będzie prawdziwy złoty naszyjnik, bo kocham złoto, a powiem Wam szczerze, że troszkę jest mi przykro, że on się w ten sposób, że on zbladł. Bardzo ciekawe pytanie, po kim odziedziczyłam swoją urodę. Słuchajcie, jakby całe moje życie 50% osób mówiło, że wyglądam jak cały tata, a 50% osób mówiło, że cała mama. Więc szczerze nie wiem, uważam, że mam pewnie trochę z jednego, trochę z drugiego, część widzi te cechy, część widzi tamte. Tak, chciałam Wam, o właśnie, teraz jeszcze powiem o tym, co Wam chciałam powiedzieć, z takiej ala prywaty, ale jest o to pytanie, więc fantastycznie. Jeśli chodzi o nasze tofu, to przerzucamy, ja słuchajcie, jestem człowiek upraszczanie życia pod tytułem, przerzucam sobie tofu. W takich mamy takie rozmiary, to jest malutkie, malutkie kawałeczki. Przerzucam sobie na patelnię, ja lubię sobie wszystko przygotować. W ogóle zdradzę Wam, że ja już ugotowałam ziemniaki, żeby się z tym nie bujać podczas tego nagrania, więc one już tutaj sobie, nie wiem czy Wasze babcie też tak robiły, że chowały ziemniaki pod pierzynką, jak je ugotowały, żeby były gotowe, jak przyjdą goście na obiad. Moja babcia tak robiła. Może nadal tak robi, babciu, nadal tak robisz? Właśnie chciałam powiedzieć, że jestem pewna, że tutaj na YouTubie ogląda mnie z lekkim opóźnieniem mój dziadziuś, więc całuję i pozdrawiam. To jest przekochane, że jesteś, no więc babcia pewnie też tam jest gdzieś, także pamiętam, że zawsze były ziemniaki spod pierzyny. Tutaj mamy pytanie o to, czy jestem keto. Absolutnie nie jestem keto. Absolutnie nie jestem keto, mimo że zrobiłam sobie bulletproof matcha, to był taki bardziej żarcik. Powiem Wam szczerze. W każdym razie, to co ja robię, to na moją patelnię wrzucam tofu, zasypuję papryką wędzoną, naprawdę tak
dużo tej papryki daje, wow, aż się cała nią, cała się nią obsypałam. To będzie bardzo intensywny skwarek. Więc tak to mniej więcej wygląda. No, przygięłam, jakby w ogóle nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Następnie biorę sobie olej, słuchajcie. Mam tutaj olej rzepakowy, tłoczony na zimno. W ogóle jestem przeszczęśliwa, bo ostatnio zamawiam wszystkie moje praktycznie spożywcze rzeczy z wojskiego produktu, o czym zresztą powiem w poniedziałkowym podcaście. I jest to po prostu od lokalnego dostawcy olej rzepakowy tłoczony na zimno, więc jaram się. I no, wlewam go troszeczkę na taką większą troszeczkę na patelnię. I zaczynam smażenie, słuchajcie, na małym ogniu. Ja wiem, że prawdopodobnie wszyscy znawcy gotowania powiedzą, że tak się nie robi, bo patelnia powinna być rozgrzana, ale ja mówię na to, słuchajcie, wychodzi pysznie. Może kiedyś się nauczę. Bardzo bym chciała kiedyś pójść na jakiś super kurs gotowania, ale póki co powiem Wam, że mega mi się sprawdzają te moje skrótowe rozwiązania. I jeszcze jednym składnikiem, który będzie nam potrzebny do naszego tofu, czy ono się robi? Tak. To będzie sos sojowy, więc ja będę tam sobie czekać, aż on się fajnie podsmaży do tofu. Będę sobie mieszać, potem go po prostu podleję sosem sojowym po to, żeby po prostu nam się tak fajnie jeszcze skarmelizował i właśnie był taki super skwarkowy. Także nawet mogę chyba zwiększyć troszeczkę ogień. Przemieszam to może dla spokoju wszystkich tutaj zebranych. I chciałam Wam powiedzieć o matrycie. Właśnie. Dajcie mi sekundę. Dobra. Tak, dzisiaj generalnie w ogóle zrobiłam trochę większe te kawałki tofu, bo chodzi o to, że im one są mniejsze, tym są bardziej skwarkowe. Ale ja ostatnio zrobiłam sobie takie przyjarałam, że tak powiem, że stwierdziłam, że tym razem sobie zrobię takie troszkę większe, żeby było bardziej czuć ich, czuć strukturę tego tofu. W każdym razie było pytanie o Madryt, więc jeśli chodzi o wyjazd do Madrytu, to wczoraj ogłosiłam, że się wybieram, słuchajcie. I śmieszne jest to, że spędziłam wczoraj 2 godziny na robieniu researchu restauracyjnym, bo tak, tofu wychodzi pyszne, ale możesz też użyć tempehu na przykład. W każdym razie jadę z moją przyjaciółką Mają, którą całuję, choć pewnie jej tutaj nie ma. I Maja jest odpowiedzialna za część kulturową, muzealną, choć oczywiście jedzenie też jest częścią kultury. Natomiast ja jestem tutaj od zapewnienia atrakcji gastronomicznych. I wczoraj stwierdziłam, że no jedziemy tam dosłownie na 2,5 dnia, więc trzeba się do tematu przygotować poważnie, nie może być żadnych faili, to nie jest tydzień. W każdym razie, słuchajcie, powiem Wam, że ciężko jest naprawdę mówić i czytać komentarze naraz. To jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś super skill, którego nie mam. W każdym razie sprawdzałam, patrzyłam na Wasze komentarze, za które bardzo dziękuję. Jeżeli macie jakieś takie top rekomendacje w Madrycie, to koniecznie piszcie pod najnowszym wpisem. Albo do mnie prywatnie, jeżeli macie coś więcej do przekazania. W każdym razie no, zależało mi, żeby znaleźć najfajniejsze miejsca i robiłam to cały wieczór, więc trochę mam z siebie tak zwaną bekę. Niemniej oczywiście podzielę się inspiracjami. Napiszę o tym post na pewno w przyszłym tygodniu, będę wszystko relacjonować. Ja też, jak wiecie, spędzam weekendy bez Instagrama. W ten weekend jest to oczywiście wyjątek, ponieważ mamy live'a, także będę również relacjonować wyjazd, bo lecimy już za chwilę, nie zdradzając do końca, o co mam na myśli przez to. Dobra, przechodzimy do naszego gzika, bo w tym tempie to, wiecie, na kolację się wyrobimy. To jest marka Aure. Aure, a to jest top z wczoraj, żeby po prostu jakąś konsekwencję zachować wizerunkową. Nie, żartuję. Tak, a tutaj też jest pytanie na YouTubie i to jest marka Aure. Nie wiem, czy nie związać włosów do tego, słuchajcie, przedsięwzięcia, bo teraz zaczynamy najważniejszą część, czyli nasz gzik. Więc tu mamy nasz odcedzony, piękny słonecznik, który
musi znaleźć się w naszym blenderze. Blender, który nam to pięknie po prostu zmieli, więc ważne, żeby on był dosyć silny. Także przekładamy naszego słonecznika. Zastanawiam się, ile, ja chyba miałam 180 gramów słonecznika, tak mi się wydaje, ale słuchajcie, najważniejsze w tym przepisie jest tak naprawdę spróbowanie. Ja akurat no, nie muszę próbować, dlatego że jestem, robiłam to milion razy, po prostu mniej więcej wiem, jak to powinno proporcjonalnie wyglądać. Co dodajemy? Najważniejszy składnik, słuchajcie, to jest cytryna. I tej cytryny dajemy naprawdę mnóstwo. Spokojnie, myślę, że sok z jednej cytryny, ale oczywiście próbujcie. Ja sobie wciskam na razie sok z połóweczki. Do tego będzie jeszcze sól i pieprz. I moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o to, co blendujemy. Można dać odrobinę sosu sojowego, dlatego że on po prostu nam fajnie podbija smak. No wiadomo, umami jest smakiem bardzo, bardzo pożądanym. W każdym razie do tego jeszcze wkroję szczypiorek, koperek i rzodkiewkę. Można też wkroić ogórka. Właśnie naszykowałam tutaj ogórka, ale nie wiem, czy go dodam, nie wiem, czy mam na niego ochotę akurat dzisiaj. Fajny patent, jeśli chodzi, słuchajcie, o cytrynę, tylko pozwólcie, że zamieszam tutaj tych koleżków, bo będę gadać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajny patent na cytrynę, którego się nauczyłam, jak pracowałam jako kelnerka na studiach. Cytrynę fajnie jest pokroić w tę stronę, czyli jakby wzdłuż. Zazwyczaj kroimy ją w poprzek, a jeżeli chcemy ją fajnie wycisnąć, to polecam pokroić ją w ten sposób, tak? Wow, w ogóle czuję się jak taki pro. Wow, mam do Was jakiś tip kulinarny, którego się nauczyłam. Tak, akurat tego się nauczyłam. I potem kroimy jeszcze raz wzdłuż i po prostu ona się idealnie wyciska. I to jest przeciwieństwo zasady z limonką, bo limonkę właśnie najlepiej pokroić w poprzek, bo tak się układają tam włókna w środku. Także taki tam tip. Jeżeli chodzi o olej do smażenia, słuchajcie, ja mam całe życie z tym problem. Ja już nie wiem, jaki olej używać do smażenia. Są tak różne badania, natomiast ja teraz jestem w procesie takim leczniczym z super ekspertką i ona to opcja, więc ja się tego trzymam. W ogóle, przepraszam, muszę umyć ręce, słuchajcie. Ja w ogóle... Okej, słuchajcie, coś się zadziało i teraz powinnam już być bez problemu tutaj, ale na YouTubie chyba nie działa internet. Poczekajcie, muszę sprawdzić, bo nie spodziewałam się tego. Znaczy spodziewałam się tego, powiedziałam Wam to na samym początku. Dobra, mała przerwa, moi drodzy. Muszę zresetować mój router. Dobra, jestem. Powiem Wam, że nie wiem z czego to wynika, ale po prostu mój internet szaleje ostatnio. I trochę mi jest szkoda osób na YouTubie, ale wierzę, że za chwilkę to się ogarnie. Także nie wiem, czy mam czekać, czy mam dalej robić. Może podpadam na Wasze... Trochę mi się przykro zrobiło tych osób, co są na YouTubie, ale... Już wracam do tematu oleju, słuchajcie. Jeśli chodzi o olej, to ja już sama właśnie nie wiem do końca, co robić. Jeżeli chodzi o podsmażanie, to podsmażam raczej na oleju kokosowym, ewentualnie na oleju rzepakowym, czasem na oliwie. Po prostu staram się też jakoś super dużo nie podsmażać. Chyba wróciliśmy. Czy wróciliśmy na YouTube'a? Mam nadzieję. Mam szczerą nadzieję. Jeżeli ktoś z Was tutaj ogląda na YouTubie, to byłoby super, jakbyście mi dali znać, bo nie powiem, jest to troszeczkę stresujące. W tym czasie podsmażamy sobie nasze tofu. I dodajemy do... nie wróciło na YouTube'a. No właśnie, zastanawiam się, jeżeli ktoś z Was się na tym zna,
to dajcie znać, czy ja mam to odświeżyć, czy to zostawić? Nie wiem, ciekawa jestem, jak to powinno wyglądać. Ale wierzę, że za chwilę, no powinno już wrócić, dlatego że działa mi normalnie internet. No ale nieważne. W każdym razie piję matcha, dla osób, które pytają. Co dodaję do mojego... Wiecie co? Chyba to odświeżę. Co wy na to? Nie wiem. Jakby ktoś wiedział, to dajcie znać. W każdym razie dodaję pieprz. W ogóle zobaczcie, jaki super młynek. To jest młynek mojej babci sprzed 1000 lat. I dodaję też gruboziarnistą sól. Oczywiście wszystko na oko. I na koniec do tego odrobinę sosu sojowego. Rozumiem, że nie ma tutaj żadnych magików YouTube'owych, którzy mi powiedzą, jak mam, co mam zrobić, czy mam to odświeżać, czy nie. Dajcie mi znać, serio. Potrzebuję tej odpowiedzi. Dodaję odrobinę sosu sojowego. I też dosyć ważna rzecz, warto dodać odrobinę wody, dlatego że on wtedy się będzie lepiej blendował, nawet taką większą odrobinę. To jest też moim zdaniem spoko, jeżeli dodacie na przykład mleko roślinne. No. Robię, słuchajcie, pyrki z gzikiem, czyli ziemniaczki z twarożkiem i z kwarkami z tofu. Twarożek jest ze słonecznika i zapiszę oczywiście tego live'a. Nie wiem, co z zapisaniem live'a na YouTubie, dlatego że to z jakiegoś powodu nie chce się odświeżyć, ale beka. O, udało się? No właśnie nie wiem. No nic, nieważne. Zostańmy tutaj w takim razie. Blendujemy, moi drodzy, nasz twarożek. Jak widać, to jest też sporo płynu, bo to się musi fajnie zblendować. Ale może zanim przejdziemy do tego blendowania, to pokroimy, słuchajcie, nasz szczypiorek i koperek. Więc teraz, jeżeli macie ochotę zadać mi jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam. Natomiast widzę, że tam ktoś zapytał o młynek do kawy. Ja kupiłam swój w Coffee Desku. Jest to młynek marki Hario. W każdym razie bardzo polecam. To jest taki idealny młynek do domowego robienia kawy. Wiecie co? Połączę się ewentualnie z moim telefonem. O, i teraz powinna być super jakość na YouTubie. O, wybaczcie tą akcję techniczną, ale już jesteśmy, wracamy i powinno być super. O, cieszę się, bo słuchajcie, jeśli chodzi o mój twarożek ze słonecznika, to ja o nim gadam od bardzo, bardzo dawna, ale tak naprawdę jego premiera miała miejsce w moim e-booku ponad dwa lata temu. W każdym razie możecie go nadal dostać, to się nazywa Foodbook i jest dostępny na mojej stronie karolinasobańska.com/foodbook. I chyba kiedyś pokazałam wam ten przepis na YouTubie, natomiast nigdy chyba w takiej wersji pełnej z moim gzikiem i z w sensie z pyrkami i ze skwarkami. Dobrze. Najlepsze śniadanie w Warszawie. Kilka propozycji. Pozwólcie, że się zastanowię. Bardzo lubię śniadania w Iluzjonie, dlatego że kocham bajgle z pastą bezjajeczną i to samo jest w Jaskółce, ale zdecydowanie wolę tutaj Iluzjon. Następnie ciekawe propozycje są w Relaksie na Wilczej. Pyszne śniadanie odkryłam wczoraj w Typice. I gdzie jeszcze jest pyszne śniadanie, słuchajcie?
Gdybym coś pominęła, to dajcie znać, bo po prostu mam jakiś kompletny zanik. Porady dla osób, które wyprowadzają się z domu rodzinnego na studia. Wydaje mi się, że trzeba zaakceptować fakt, że będzie trudno i że będziecie czuć się samotni i będziecie tęsknić, ale potem naprawdę będzie lepiej, dzięki temu będziecie bardziej samodzielni, docenicie te relacje często się w ogóle poprawią i poczujecie, że możecie wszystko, serio, ja tak przynajmniej miałam, że przeżyłam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie chwile takiego osamotnienia, a finalnie stanęłam na własne nogi i wydaje mi się, że odkryłam taką dużą sprawczość i poczułam, że tak naprawdę moim własnym domem jestem ja. Serio, zaraz słuchajcie, zrobię licytację dla osoby, która powie mi, czy na YouTubie, jak zrobię odśwież, to czy zniknie mi live. Licytacji jakichś fantów, o to mi chodzi. No, smażymy sobie nasze tofu, bardzo to fajnie wygląda, zobaczcie. Ono już jest takie właśnie przyjarane, ale niech sobie jeszcze na małym ogniu tutaj stoi. A my w tym czasie przejdziemy, słuchajcie, do blendowania. Jeśli chodzi o skierowanie kamery, słuchajcie, pracuję nad tym, żeby mieć jakiś super system, ale póki co jest tutaj jeden kadr i nie mogę wam zbyt wiele pokazywać. W moim blenderze jest słonecznik z cytryną, z solą i pieprzem dla osób, które dołączyły teraz. Natomiast idziemy to blendować, więc będzie chwila przerwy dla... Dobra, wiecie co? Ja to odświeżę. Dobra, nie odświeżę. Zestresowałam się strasznie. Dobra, blendujemy. Blendujemy. Tak jak wam mówiłam, ważne, żeby ten blender był dosyć mocny, bo chcemy, żeby konsystencja była super, super, super kremowa. Zaczynamy. Warto sobie zobaczyć, jak nam się to wszystko, jak tam nasza konsystencja, jak się wszystko zblendowało. Część rzeczy sobie po prostu z tych ścianek zdjąć. No i moim zdaniem jest po prostu ekstra. Zobaczcie, jest taki mega puszysty i wspaniały. W każdym razie ja wpadłam na świetny pomysł dla osób z YouTube'a, że ja po prostu zakończę ten stream i wrzucę nagranie z Instagrama na YouTube'a w zamian za to, dlatego że to jest bez sensu, bo tutaj to ewidentnie nie działa. Także tak. Skoro sama gotuję, to czy zauważyłam, co wpływa korzystnie na moją cerę, a z czego rezygnuję? Powiem szczerze, wydaje mi się, że w kontekście jedzenia nie ma aż tak wielu rzeczy, na które od razu moja skóra reaguje. Plus ja dużo gotuję, ale też dużo, dużo jem na mieście. Szczególnie kiedy zdarza mi się podróżować. Naprawdę no, nie mam władzy nad tym, co jest dodawane do posiłków, które spożywam. Wydaje mi się, że na pewno mam coś takiego, że po ostrym jedzeniu robi się cała czerwona i mam trochę takich stanów zapalnych. Ale nie mam jakichś szczególnych reakcji alergicznych. Wydaje mi się, że im lepsze, raczej patrząc ze strony medycyny chińskiej, im lepsze trawienie, tym lepsza cera, więc nasza cera jest często odbiciem pewnego dysbalansu w układzie pokarmowym i szczególnie tego, co dzieje się w naszych jelitach. Z
staram się nad tym bardzo popracować i jeżeli nasz mikrobiom nie jest szczęśliwy, to nasza cera to pokazuje. Moja cera nie jest teraz w jakimś najlepszym stanie, ale jestem gdzieś tam w procesie wyprowadzania tego. Tak, to jest mój naturalny kolor włosów, całkowicie naturalny, także bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o nasz twarożek, słuchajcie, to ja proponuję zawsze jeszcze raz sobie to zblendować, tak żeby po prostu upewnić się, że wszystko jest piękne i kremowe. Jesteśmy i powiem Wam, że serio nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, że, chociaż nie wiem, nie chcę zwalać, że coś z Instagramem jest nie tak, chociaż ostatnio była jakaś awaria Instagrama i też mnie to zastanowiło. No, w każdym razie mamy nasz piękny, po prostu piękny, przepiękny twarożek. Wygląda on cudownie, jest puszysty i po prostu no, nie mogę się na niego napatrzeć, naprawdę. Użyłam do niego soku z całej cytryny, ale koniecznie dosmaczajcie go sobie według uznania. I teraz z rzeczy ważnych, moi mili, to będziemy dorzucać nasze wszystkie dodatki, ale zanim to nastąpi, proponuję podlać nasze skwarki sosem sojowym i teraz będzie duża reakcja dźwiękowa, pewnie. O tak. O tak. Zobaczcie. Wow! Ekstra, będą super skwareczki, naprawdę. Myślę, że one będą naprawdę fajne i takie wyraziste. I możecie teraz śmiało zadawać pytania, bo ja już powoli jestem na finiszu, jeśli chodzi o mój przepis. Jeśli chodzi o przepis konkretny, to podlinkuję Wam chyba film na YouTubie, w którym robiłam kiedyś ten przepis. Ale tak, myślę, że to będzie najfajniejsza opcja. Postaram się to spisać, ale naprawdę przepis jest banalnie prosty. Szczególnie, że nie pokazuję, nie mówię o proporcjach, więc każdy musi sobie to po prostu popróbować. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie się je śniadania w Warszawie i po prostu jak kocham gastro i kocham o tym rozmawiać, ale ktoś mi zadaje pytanie, gdzie ma zjeść, to ja mam takie... Nie mam pojęcia. Gdzie najlepiej pójść na różnorodność w smaku na obiad, kolację, by pokazać drugiej osobie, że się da w Warszawie? Och, Peaches! Tylko Peaches. Peaches Gastro Girl to jest najlepsza restauracja na świecie. W sensie w Warszawie przynajmniej, moim zdaniem, jeśli chodzi o roślinne jedzenie. I polecam robić rezerwacje z dużym wyprzedzeniem, bo tam się nie da wejść w innym wypadku. Plany podróżnicze na ten moment to wypad do Madrytu. Marzy mi się Kopenhaga, ale nie sądzę, że to jest dobry czas na Kopenhagę. Raczej myślę, że poczekam do przyszłego roku. Jak ktoś, to dodaje pieprzu do mojego twarożku. W ogóle kocham jego konsystencję. I mam nadzieję na pewno spędzę listopad gdzieś poza Polską, ale też przedostatni post był o tym. I właśnie myślę, które miejsce by dla mnie brzmiało najlepiej i było odpowiednie. Jest pytanie, czy akceptuję siebie w 100%. Wydaje mi się, że jakby chcę powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby ktokolwiek akceptował siebie w 100%. Jakby są momenty, kiedy po prostu mój wewnętrzny krytyk się odzywa i jestem dla siebie okropna. I wtedy to jest jakby oznaka tego, że jednak w pełni siebie nie akceptuję. Natomiast jestem mistrzynią multitaskingu i teraz zrobię przerywnik i wrzucę, słuchajcie, coś pięknego Wam pokażę. Zobaczcie. Szczypiorek i koperek. No uwielbiam. Natomiast temat jest poważny, więc też nie chcę tego jakoś bagatelizować moją głowawką tutaj, ale... Wydaje mi się, że pod wieloma względami nauczyłam się siebie akceptować, ale powiem Wam, że każdy z nas, tak jak mówię, ma takie aspekty, zakładam, siebie, gdzie jest dla siebie bardzo surowy i ja również tak mam. No i tyle. Tak, słyszałam, że Kopenhaga jest cudowna. Słuchajcie, nie odpowiadam na pytania o to, ile ważę, bo
Nie mam zielonego pojęcia, ile ważę, serio. Nie ważyłam się już bardzo dawna, więc nie wiem. Natomiast mam 1,70 m. W każdym razie tam było pytanie o ćwiczenia. Chyba było pytanie o to, jak często ćwiczę. Właśnie ostatnio nie jestem do końca fanką mojego rytmu ćwiczeniowego, bo ćwiczę jogę codziennie, tak po 15-20 minut z samego rana, co jest dla mnie, uważam, super ważne, ale nie nazwałabym tego aktywnością fizyczną. Jest to oczywiście wspaniałe i prozdrowotne, ale myślę, że przydałby mi się jakiś taki trening nieco bardziej funkcjonalny. I zazwyczaj jest to tenis, ale właśnie ostatnio nie grałam od kilku tygodni, to tak, nie wiem, serio, jakoś super długo nie grałam. Więc raz w tygodniu tenis jest dla mnie idealnym rozwiązaniem, no i super byłoby raz w tygodniu zrobić taką dłuższą jogę, ale powiem szczerze, nie, troszeczkę to ostatnio zaniedbałam i właśnie muszę wsłuchać się w mojego audiobooka A Minute to Think, żeby przypomnieć sobie, jak ważne jest niegnanie. Niemniej właśnie kroję, słuchajcie, rzodkiewkę, bo rzodkiewkę sobie wmieszam w mojego gzika. Mam tylko lekką obawę, że moje skwarki będą naprawdę skwarkami i po prostu mi się zwęglą. Nie wiem, co to jest, znaczy domyślam się, że to jest psychedelic breath, ale byłam na takim warsztacie z oddychania właśnie metodą Wim Hofa i powiem Wam szczerze, że naprawdę ten efekt hiperwentylacji jest bardzo, bardzo... O, 2 osób, ale fajnie. Ten efekt hiperwentylacji jest naprawdę bardzo, bardzo silny i miałam takie poczucie zawrotu głowy, takiego wręcz haju, więc było to moim zdaniem bardzo ciekawe. Chciałam Wam pokazać, jak pięknie wygląda to. Są cudowne kolory, po prostu jestem zachwycona. I co teraz robimy? No po prostu sobie to mieszamy, już ręcznie, elegancko. No, coś wspaniałego, ja nie mogę z tego. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Po prostu wygląda jak wiosna. Dzisiaj jest piękny dzień, więc wydaje mi się, że to jest taki idealny przepis właśnie, brawo, idealny przepis na pożegnanie lata. Tak, chodzę na tenisa w Warszawie i trenuję z Klaudią Wirą, polecam. Klaudia Wira, tenis, super trenerka. Właśnie muszę się z nią umówić, bo po prostu mówię, mam jakąś... Zastałam się. Robię, słuchajcie, twarożek słonecznikowy. To będzie z ziemniaczkami, ze skwarkami podany, także za chwilę kończymy i pokażę Wam efekt końcowy. Tego wyszło całkiem sporo. Wydaje mi się, że spokojnie mógłby przygarnąć więcej zieleniny, no bo to ja chcę tej zieleniny zawsze jak najwięcej przemycić, ale może w takim razie jeszcze dokroję rzodkiewki i będę z Wami gadać przy okazji. I już Wam zaraz powiem. Dobra, wydaje mi się, że skwarki to są ready jak nigdy. Także mamy już wszystko gotowe. Tak, jeśli chodzi o konsultacje lekarskie, słuchajcie, to ja się konsultowałam z Karą Domarańczyk, którą pozdrawiam. I będę o tym pewno więcej mówić, bo medycyna funkcjonalna to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, świetne i przyszłościowe. Pewne nawiązania do medycyny chińskiej też bardzo mnie przemawiają i czuję się super po tej konsultacji i wprowadzając pewne zmiany. Jeśli chodzi o to, jak wyszukuję gastromiejsc przed podróżami, to słuchajcie, pytam Was, co jest bardzo miłe, bardzo Wam dziękuję. Po drugie, wyszukuję kawiarni speciality, to jest dla mnie super ważne, bo one często też serwują najlepsze śniadania. Dla mnie ważna jest super kawa, jak można zauważyć po moich podcastach. Ze względu i smakowego, jak i takiego światopoglądowego, rzemieślniczego. Więc tak. I właśnie oni mają często bardzo fajne jedzonka. Przeglądam jakieś blogi, ale powiem szczerze, że zazwyczaj jakoś tak udaje mi się po nicy do kłębka do tego wszystkiego dojść. Było jakieś jeszcze fajne pytanie, ale gdzieś się zgubiłam. Dobra, rzucę okiem, poczekajcie. Powiem o zabiegu, który robiłam na włosy. Słuchajcie, no to jest zabieg, który trzyma mi się już prawie 3 miesiące. To jest coś a la keratyna, ale właśnie nie chcę tego za bardzo reklamować,
bo nie chcę, żebyście po prostu poszli na keratynę, bo z tego, co słyszałam, zabiegi keratynowe, będę sobie kroić rzodkiewkę, zabiegi keratynowe w Polsce są wykonywane bardzo często niepoprawnie i one po prostu niszczą włosy, palą włosy, zarówno jeśli chodzi o surowiec, jak i narzędzia, po prostu one są źle dobrane i to wiem od eksperta trychologa, także to nie jest żadna krytyka personalna, to po prostu ja przekazuję dalej informacje. I natomiast jeśli chodzi o zabieg, który ja miałam, to jest jedno miejsce w Warszawie, które coś takiego robi i teraz jak już zrobię je po raz drugi, to będę mogła Wam mówić, czy polecam, czy nie, bo nie wiem po prostu, ile to się utrzyma i finalnie jaki będzie też, w jakiej kondycji będą moje włosy, choć powinny być odżywione i czuć się wspaniale, czuć się wspaniale, wyglądać wspaniale, żyć wspaniale, lol. Jak planuję podróże? Z uwagi na pandemię bardzo spontanicznie, raczej przychodzi do mnie myśl pod tytułem pojechałabym gdzieś. Jeżeli wszystkie okoliczności sprzyjają, to robię, co jest ogromnym przywilejem i bardzo jestem tego świadoma i bardzo za to jestem wdzięczna. Natomiast dorzucam trochę jeszcze sosu sojowego, coś czuję, że to będzie potrzebny element do tego gizika. I tyle, znajduję sobie jakiegoś kompana. Nie wiem, to jest bardzo ogólne pytanie. Polecam też moje podcasty solowe, na przykład o. No jest cała taka zakładka w ogóle na Instagramie podróże. Tam jest mnóstwo moich solowych odcinków, ale też odcinek Falcon Kusiak, gdzie właśnie dużo mówię o tym, jak to u mnie wygląda, ale jest to raczej z uwagi na pandemię spontan i też każdy ma inne priorytety. Dla mnie ważne jest łażenie po pięknych miejscach i jedzenie. Ostatnio też muzea, także takie są moje top wytyczne. To jest narzutka z marki Aure. W jakiej części życia najtrudniej być mi etyczną? Oj, nie wiem, bo to jest bardzo trudne pytanie. Nie powiedziałabym, że jestem nieetyczna w jakiejkolwiek części. Myślę, że nikt z nas nie chciałby o sobie powiedzieć, że robię coś nieetycznie. Natomiast jeżeli za etyczne uważamy też zrównoważone, ekologiczne, to prawdopodobnie kwestia podróży latania samolotami jest najmniej etyczną rzeczą, jaką robię. Live się już kończy i teraz tylko odpowiadam na pytania. A spodnie są w ogóle, spodnie są z Nago. To jest, są spodnie z hempu, czyli z konopi. One są niefarbowane, bardzo fajne i to też jest top z marki Nago polskiej. To jeszcze było jakieś super pytanko. Poczekajcie. Czy myślałam, żeby zorganizować jakieś spotkanie? Szczerze, nie myślałam o tym. Także może ten pomysł wróci. Kiedyś organizowałam spotkanie z obserwatorami. Pozdrawiam Coffee Desk. I co polecam jeszcze oprócz Peaches? Kurczę, jest bardzo dużo fajnych miejsc w Warszawie. Mam taką zakładkę gastro i polecam Wam tam zajrzeć. Bardzo lubię, bardzo fajne śniadania, wiecie gdzie są? W Secret Life Cafe na Żoliborzu i tam jest też restauracja Ósma Kolonia, która jest bardzo fajna. Bardzo lubię Mezę, jeżeli chodzi o kuchnię bliskowschodnią. Oczywiście Vegan Ramen Shop jest super, ramenik. Polubiłam bardzo pizza Jolo, fantastyczna pizza. Bardzo lubię Warsa i Sawę w Nowym i też bardzo smaczna jest ich siostra, czyli Oho na Ochocie. Co tam jeszcze? No, to były takie moje ulubione rzeczy gastronomiczne, ale polecam Wam zaglądać do tej zakładki. Nie byłam nigdy w Holandii, a jeśli chodzi, było pytanie właśnie o słone śniadania, tak, przestawiłam się na słone śniadania raczej, ale zdarza mi się zjeść słodkie. Wczoraj zjadłam słodkie, także jeżeli moje ciało bardzo mi mówi, że chce słodkiego, to absolutnie mu to umożliwia. A jeśli chodzi o to, jak osiągnęłam taką opaliznę, to opalaniem się. Byłam 2 tygodnie w Grecji, wcześniej, znaczy w ogóle też staram się być cały rok opalona, byłam na Kanarach, potem znowu byłam na Kanarach zimą i potem jakieś takie wypady krótsze, potem 2 tygodnie w Grecji już przypieczętowały tutaj mój kolor. Ale już i tak mocno zbladłam, także mam nadzieję, że złapię trochę słońca w najbliższych dniach.
Tel Awiw jest spoko, uważam, restauracją, jest w porządku. Moje ulubione słone śniadanie to pewnie byłby toast z awokado. Tak mi się wydaje, że to jest takie top. Albo takie prawdziwe English breakfast. Bardzo, bardzo lubię. Ale właśnie taki oto twaróżek, wspaniały, piękny. O Jezus, kocham go. Widzicie to? Zobaczcie. Może to będzie miniaturka. To jest cudowna rzecz też na kanapkę. Ulubiony tusz do rzęs, wiecie co? Nie mam czegoś takiego. Ja używam to, co mam w domu, używam to 100 lat, jakby ja bardzo mało, też jakby codziennie tak tylko troszkę sobie coś tam zrobię. I teraz na przykład mam tusz do rzęs z marki UC. To jest marka Julii Wieniawy, więc bardzo fajny. Mam go od, nie wiem, roku, nie wiem, że pół roku ponad. I sprawdza się super. Ja bardzo chętnie odwiedzę Holandię, bardzo, bardzo chętnie. Czy nie żałuję, że nie poszłam na studia do Polski? Nigdy tego nie żałowałam. Uważam, że mój wyjazd za granicę był najlepszą decyzją ever i nie chcę powiedzieć, że polecam każdemu, bo absolutnie nie, dlatego że uważam, że nie ma rozwiązań dla każdego, ale ani przez sekundę nie pożałowałam, że nie poszłam na studia w Polsce. Plany na dzisiaj? Plany na dzisiaj są takie, że trochę sprzątam, mam jedno spotkanie. Bardzo bym chciała iść na spacer, tak chyba zrobię. I wieczorem mam kolację z przyjaciółmi, na którą jestem mega podekscytowana. I w ogóle przepraszam Was za te jakieś tam akcje techniczne, ale mam nadzieję, że jest ok i że w ogóle ludzie na YouTube mi wybaczą, więc jak coś, to zadzwońcie do nich, powiedzcie, że nie chciałam. Dobra, ja chciałam zrobić nasz talerz, więc pozwólcie, że wezmę talerz. Chociaż nie wiem, czy mam wystarczająco ładny talerz do tego. A to jest bardzo ważna, kwestia. No dobra, słuchajcie, nie wiem, co mam zrobić. Musicie mi doradzić, czy zrobić w takim talerzu obiadowym, czy na takim fikuśnym niebieskim. Proszę Państwa, głosujemy szybko. Proszę o odpowiedź. Na czym zaserwować pyrki z gzikiem? A ja popatrzę na pytania. Tak, planuję adoptować zwierzaka kiedyś w swoim życiu. I bardzo dziękuję za miłe słowa odnośnie Twojego stylu. Zostałam nominowana do kategorii Wellbeing jako doskonałość sieci, co jest super wyróżnieniem, także niedługo Wam dam znać, możecie głosować. Okej, okay, jest tak dużo odpowiedzi, że niebieski, znaleźć jakieś 5 niebieskich, 2 bie... Okej, okay. Widzę, że bardzo ciekawa tutaj jest, bardzo ciekawe... Dobra, słuchajcie. Nie wiem. Wygrał fikuśny, dobrze, słuchajcie, niebieski, koniec, stop. Ależ to było śmieszne, tak trzeba żyć, słuchajcie. Trzeba sobie też ułatwiać. Tak, czy jakbym wiedziała, który wolę, to bym go wzięła, słuchajcie, ja autentycznie nie wiem. Powiem tak, na co dzień bym zjadła na obiadowym, ale jako, że dzisiaj nie jest na co dzień, to no, w każdym razie tak, tu mamy ziemniaczki, patent życia ode mnie, czyli ja sobie ziemniaki kroję na mniejsze kawałki, znaczy w ogóle ich nie obieram, tylko je szoruję, wiadomo, ja to nie muszę tłumaczyć, jak to wygląda, i kroję je na mniejsze kawałki i je gotuję już w takich kawałeczkach, bo gotują się wtedy dwa razy szybciej, więc lifehack roku, powiem tak. Dobrze, więc przekładam sobie moje ziemniaczki na talerz. Pięknie to wygląda, powiem szczerze. Będę Wam oczywiście, pokażę Wam, jak to wygląda. Jezu, słodko. Serio to słodko wygląda. Już Wam pokazuję. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Zobaczcie. W ogóle kolory szwedzkie, tutaj IKEA partnerem odcinka. Nie żartuję, to nie jest IKEA w ogóle. Nawet nie wiem, to jest oczywiście ceramika z... To jest ta Lubiana polska, ale nie wiem skąd to jest, bo ja to dostałam. W każdym razie mamy sobie nasze pyreczki. I na nasze ziemniaczki nakładamy elegancko słuszną porcję twaroszku.
No, pięknie, elegancko. Zobaczcie. Czas. I... Aż zgłoniałam, powiem wam. I na to lecą nasze skwary. I zobaczcie, jakie wyszły ekstra. Pokażę wam tak z bliska. Zobaczcie, jakie wyszły super. Więc lecą nasze skwarki. Bardzo jestem skupiona, więc musicie mi wybaczyć. Wow, oczywiście. Taka jestem skupiona, że mi połowa spadła na ziemię. Nie no, żartuję, nie połowa, ale... Dobre dwa. Dobre cztery. Dobra. Podniosę, zanim zrobię tutaj jakiś absolutny dramat na podłodze. Kochani. Co o tym myślicie? Jeszcze mam coś. Słuchajcie, dostałam wczoraj przesyłkę roku, czyli mikroliście z Listny Cud. I tutaj mamy liście rukoli. I sobie je, o Jezus, sobie je utnę. I będą one fantastyczną dekoracją mojego damka. Wow, Jezus, wszystko mi leci. Widzicie to? Wow. Ale czad, nawet ja się jaram. Ekstra. Koniecznie to trzeba zrobić. To jest taki... Boże, jak to pięknie pachnie. Jezus, coś fantastycznego. Bo będę już jadła to za sekundę. Naprawdę, po prostu jaram się. Do skwarków dodałam tylko paprykę wędzoną, olej i sos sojowy. Tak, jest tak wiosennie, pożegnanie lata. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień, więc polecam wam serdecznie. Jest to banalny comfort food, coś cudownego, roślinne, zdrowe, pyszne. Naprawdę polecam, polecam całym sercem, także jeżeli macie ochotę wypróbować, to nie ma co szukać sobie wymówek. Także to będzie mój obiadek. Nie, ja zawsze jem śniadanie, obiad, kolację, więc absolutnie nie jem śniadanie o 12. Chyba, że nie wiem, obudzę się za 5-12, to może tak. W każdym razie, kochani, dziękuję wam bardzo za uczestnictwo w dzisiejszym live'ie i za miłe pytania, za mile spędzony czas. Na koniec przypomnę, że partnerem tego live'a była aplikacja BookBeat do słuchania audiobooków, więc jak macie ochotę na 30 dni za darmo słuchania audiobooków, to wpisujcie sobie na stronie bookbeat.pl Karolina Live. Wszystko wam podlinkuję, jak zapiszę tego live'a. Zapiszę to też na YouTubie, także polecam gotować, słuchać książek i delektować się życiem. Ja moczę słonecznik przez całą noc w zimnej wodzie. Polecam bardzo, się wtedy pięknie blenduje. No powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego efektu i wiecie co, może wam nawet pokażę, chociaż nie wiem czy... Nie, dobrze, już tak, już zostaniemy tak. Niech tak będzie. Buziaki. Miłego dnia, dobrego weekendu i słyszymy się w poniedziałek w podcaście. Hejka!